witajcie w kolejnym tygodniu. Cześć. Podziało się trochę w tym tygodniu. No trochę tak. No dzisiaj będzie więcej jakby o bibrandach, czyli o tych markach, powiedzmy, no nieuznawanych przynajmniej jeszcze na razie za te główne, najważniejsze. Nie tylko, bo się honory wysypały przecież. No tak, no honory, ale honory będą, no nie, no będą u nas. Tak, okay. Klonu. Tak, ale właśnie, to jest Attack Clonów, to może najpierw te bibrandy, bo tu jest, kurczę, no zadziało się, ciekawie, nie? To znaczy, zacznijmy może od takiego bibrandy jak TCL? No dobra. Się sprzedaje tylko w Arabii Saudyjskiej. No dobra. Słuchajcie, gadamy o BlackBerry. BlackBerry wypuściło pod skrzydłami TCL kolejnego smartfona, który wygląda całkiem fajnie, oryginalnie. Nie ma high-endowej specyfikacji, ale to jest mocnym średniakiem. Nie kosztuje również bardzo dużo i kompletnie niedostępny jest niemalże wszędzie poza Arabią Saudyjską i Emiratami Arabskimi, zdaje się, tak? Tak, tak. No bo tam przede wszystkim się pojawił jako pierwszy. No cóż, może z czasem dotrze do nas, no bo tak z tymi poprzednimi produktami TCL BlackBerry też tak było, że gdzieś tam się pojawiały, później w Stanach, później dopiero tak nieśmiało po cichu w Europie. No, jest jakaś szansa, żebym mnie liczył jakoś bardzo mocno. Jeżeli pamiętam, to tam jest Snapdragon chyba 625. Tak, 625, tak. Nie ma jakoś strasznie dużo pamięci. 64? Tak, 4x64, dobrze pamiętam. Standardowy ekran, dosyć duża ramka, to też zwróciłem uwagę, z tym, że tam pod ekranem jest też duży czytnik linii papilarnych. To, co ludzie, którzy go widzieli, podkreślają, i dziennikarze w branży również, to że ma dosyć oryginalny wygląd, bo to nie jest bryła podobna, nie wiem, do iPhone'a czy do Samsungów. Jest to ta rzecz, którą na pierwszy rzut oka właściwie można rozpoznać z daleka, widać, że jeżynka kilkudziesięciu różnych smartfonów. No i to też jest na swój sposób ważne, no bo teraz tak ciężko, kurczę, wyprodukować telefon, który by się czymś wyróżniał, no wszystko jest na jedno kopię. Ma oczywiście jakieś różne zabezpieczenia, ma folder taki, gdzie tam można rzeczy tajemne wrzucać do niego. I ma przycisk z boku obudowy, zdaje się, tak? Dobrze pamiętam? No tak, ten przycisk ma przełączać pomiędzy różnymi scenariuszami użytkowania, inny w biurze, inny w domu, ale równie dobrze można te scenariusze włączać automatycznie, chociażby po rozpoznaniu odpowiednich sieci Wi-Fi, czy na przykład po pozycji geograficznej z GPS-a, także nie wiem, po co ten przycisk w sumie dali, ale możliwe, że jeszcze gdzieś w oprogramowaniu, bo o tym nie doczytałem, nigdzie tego nie było powiedziane, tak wprost, może temu przyciskowi jeszcze można jakieś działania przypisać, no okay, ekran jest, może się przydać. Ekran jest 5,5 cala, Full HD, jeżeli dobrze pamiętam, i adekwatna dosyć do takiego ekranu bateria, bo to 4000 mAh. No tak, no, akumulator będzie duży, no ale to jest biznesofon, więc dobrze bardzo by było, dobrze, żeby dłużej potrzymał, bez wodotrysków, żeby był. W przeliczniku takim bezpośrednim bardzo, tylko nie pamiętam, z czego przeliczałeś. Z drachmów chyba. Z drachmów, okej. Okay. W przeliczniku, słuchajcie, na złotówki takim, mówię, bezpośrednim, bez doliczania żadnych dziwnych rzeczy, kosztuje 1700 zł. No i u nas oczywiście jest niedostępny w tej chwili, tak? Powtórzmy jeszcze raz. U nas by pewnie był koło dwójki, no ale choroba wie, czy on będzie, czy nie. No raczej marne szanse. Natomiast no wiemy, co będzie. Słuchajcie, rumuńska firma Olviu zrobiła nam asystenta głosowego. Nie żaden Apple, nie żaden Samsung, tylko Rumunii z Olviu. Asystent nazywa się Avi. No i powiem szczerze, no zobaczę, to uwierzę. Na razie jestem bardzo sceptyczny co do jego możliwości, co do jego użyteczności. No ale już samo to, że gada po polsku, to już jest według mnie dużo. No pytanie, jak to będzie działało w praktyce. Mam nadzieję, że Olviu użyczy nam któryś z nowych modeli i będziemy mogli sprawdzić, bo właśnie zadebiutowały u nas dwa modele. X4 Soul Infinity i Infinity Plus. Tam jest sporo różnych jeszcze kombinacji, one mają dodatkowe literki w nazwie, na przykład tam Infinity L, Infinity Z, na przykład ta Z-ka ma podwójne aparaty, inne mają pojedynczy aparat z tyłu. Duża rodzina smartfonów. Tam jest spora konfiguracja, no i tu producent jeszcze ciekawostkę proponuje, mianowicie to, że będzie można je upgrade'ować, czyli do telefonu, który kupiliście już, powiedzmy, który miał, no strzelam teraz, dajmy na to 4 giga RAM-u, będzie można dołożyć kość, żeby mieć 6 czy coś takiego. Ale no, że ja.
oddajesz telefon do producenta, płacisz bodajże 99 zł plus jakiś tam pewnie koszt części, można go upgrade'nąć. No to jest rzeczywiście nowość na rynku, powiem szczerze, ja nie spotkałem się z taką usługą. Tu zachęcam do przeczytania newsa, do którego link macie w opisie, tam jest więcej na ten temat, bo powiem szczerze, że też nie do końca pamiętam, jakie tam będą opcje możliwe tego upgrade'u systemowego, a i producent tam też tak dokładnie wprost dużo na ten temat w tej informacji prasowej nie zawarł. Myślę, że ta informacja będzie dostępna na stronie Allview, chyba, że już jest, bo no, telefony powinny już być w sprzedaży. A mówisz, że szczegółów tak dotyczących tego asystenta nie było, kiedy, co, jak? No asystent tylko po prostu jest, ma działać, no mówię, zobaczymy w praktyce, bo to tak naprawdę dopiero jak zaczniesz z tego korzystać, to wychodzi, czy to jest użyteczne, czy to po prostu wiesz, będzie ja taka podstawowa obsługa głosowa, typu wybranie numeru. Poza jakby takimi rzeczami, których normalnie się człowiek od asystenta głosowego spodziewa, to ja na przykład bardzo czekam na to, żeby od Google'a wreszcie uzyskać asystenta głosowego, który działa mi w offline. Dla różnych innych języków jest, dla rosyjskiego jest, dla polskiego nie ma. Zapomnij. Według mnie nie ma na co liczyć. Powoli mi się zdaje, że należy zapomnieć, bo to mówiło się o tym ze 4 lata temu. No zobaczymy, co tam nam Rumuni zaprezentowali. Mówię, jak będzie telefon w testach, wypróbuję, to wtedy będę mógł wam coś więcej powiedzieć. Na razie no, wiemy tylko, że coś takiego się pojawiło i że będzie... A skoro już jesteśmy przy rumuńskich nowościach, to nie sposób nie wspomnieć o tym, że Rumunii z Allview również nam zafundowali niespodziankę w postaci smartfona z projektorem. Tak, Soul Vision się nazywa. Ma wbudowany projektor z lampą laserową, czyli taki dosyć kompaktowy. Ten telefon wcale nie jest grubszy od wielu przeciętnych smartfonów. No nie jest szczuplaczkiem, bo on tam ma bodajże około centymetra grubości. To nie jest na przykład 7 mm. Niemniej... jak na to, co powiedzmy oferuje, czyli to, że ma projektor wbudowany na górze, na górnej ściance obudowy, no to jest jednak dosyć smukły. Projektor ma dawać obraz 200, do 200 cali i o rozdzielczości HD. No. Nie no, 200 cali, umówmy się, że to nie, to z tego no pewnie, nie będzie. Że... To będzie trzeba być do demonstracji. To dokładnie, to będzie dosyć fajne. Puścić fotki coś znajomym pod namiotem, coś takiego, nie? Jakąś taką stopkę widziałem, ona jest wkładana do jacka? Wiesz co, jakaś taka zakładana na obudowę, zdaje się, jest podpórka, no po to, żeby móc ustawić ten projektor jakoś sensownie. Przy czym projektor ma automatyczną geometrię, ustawianie geometrii obrazu, czyli korekta jest od razu robiona. Koryguje trapez. Tak, także żeby obraz miał prawidłową geometrię, samo się ustawia. No to jest akurat fajne w takim urządzeniu. Przy czym, słuchajcie, dziwne jest to, że pojawiło się u nas pod tym newsem dosyć dużo głosów negatywnych. Ja powiem szczerze, że byłem zdziwiony bardzo mocno, dlatego że normalnie u nas użytkownicy nie oceniają telefonów tak naprawdę zanim nie wezmą go do ręki. Natomiast tutaj pojawił się po prostu rodzaj jakiegoś hejtu. Ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest jakaś zorganizowana, przedziwna zupełnie akcja. No ale kto by miał to zrobić? Nie mam pojęcia. Wiem, że telefonu nie ma na rynku. Tak? Trudno jest oceniać coś, czego się kurczę nie miało jeszcze. No tak, tylko dopiero co zaprezentowali. No, tak. Konkurencja, ale kurczę jaka? No. Nie, ale ja nie mówię o konkurencji. Bo po prostu nie lubi firmy ze względu na to, że nie wiem, że mu się zepsuł telefon, że... A no to każdej firmy można nie lubić w ten sposób. Tak, wszystkie tutaj... telefony się psują, mi się zepsuł kiedy iPhone. Tak, no wszystkie telefony się psują. Natomiast tutaj mówię, zwracam uwagę dlatego, że się nie spodziewałem, powiem szczerze, że no, firma jakaś prezentuje rozwiązanie stosunkowo fajne, dlatego że to nie jest zwykła rzecz na rynku. No jest to jakiś powiew świeżości. Pojawia się krytyka firmy N-Block tak naprawdę. No ale słuchaj, może po prostu wszystko jedno, jakbyleby mówili, no... Nie, no może, zobaczymy, może przynajmniej może, wiemy, że ktoś to zauważy. Może ten projektor będzie diabła wart. Ale może będzie bardzo fajną przystawką, z której będzie można skorzystać. Jakiś czas temu testowałem Motomoda, czyli te plecki takie zakładane na Motorola Z. Mm. Tam był też projektor. Tak, kurczę, no nic wielkiego, ale dawało radę, dawało przede wszystkim mnóstwo frajdy, bo mogłem sobie wyciągnąć z kieszeni, na przykład znajomym pokazać zdjęcie gdzieś tam na wyjeździe, czy jak na urlopie mi deszcz padał, to mogłem sobie puścić jakiś film, także no... Mnie to jest globalnie rzecz biorąc niepotrzebne, ale to... wierzę, że są użytkownicy, którym się po prostu przydaje. Dokładnie, czy gdzieś jedzie jakiś pracownik mobilny pokazać jakąś prezentację kontrahentowi, no to bach, rzuca na ścianę, no nie musi być super ekstra obraz, byleby coś tam świeciło, no i to jest do takich zastosowań.
też może, kurczę, nam dadzą na testy, się wypróbuje, no bo tak na razie to tak sobie dbamy. Dadzą na testy, to się wypróbuje. Pojawił się w Indiach nowy Samsung J2. Wspominamy o tym dla porządku tak naprawdę, dlatego że... Bardzo mocno budżetowy jest. Raz, że jest bardzo mocno budżetowy, dwa, że nie odbiega specyfikacją tak naprawdę od poprzednich J2. On się nazywa J2 2017, ale tak naprawdę to jest ten sam stary J2 z podobnym... Czterordzeniowy Exynos, 4,7 cala... 540x960, i dobrze pamiętam, tak, pikseli, także taki podstawowy ekranik. Słabe jest to, że ma tylko gigabajt RAMu i 8 giga pamięci wewnętrznej. 8, czyli kurczę tam, no ale to jest mało, no. Mógłby być niedrogi, kompaktowy telefon, ale no niech by był w miarę użyteczny. No, a z tą pamięcią to tak podejrzewam, że naprawdę smutno. Do bardzo, bardzo budżetowych smutno zastosowań. Oczywiście. Smutno. A widocznie musi być popyt, skoro coś takiego Samsung wypuszcza, więc... No i wysypały się Honory, nie? Oj tak, nie, no... W ilościach dużych. Słuchajcie, są to niestety głównie modele, które już się pojawiły wcześniej na rynku. Dzisiaj się na przykład pojawił taki 6C Pro. Okazało się, że to jest V9 Play, który już premierę miał. Kwestia nowe rynki, nowe nazwy tak naprawdę. Tak, dokładnie. Warto zwrócić uwagę na 7X, tak? Dlatego, że to jest urządzenie całkiem fajne. No to jest MyMank w zasadzie, MyMank 6. Tak, dokładnie, to jest MyMank. Kolejna nazwa, chyba już czwarta dla tego modelu. Niemniej słuchajcie, no jest to urządzenie warte uwagi, dlatego wspominamy. Sympatycznie. Ma tam mocnego Kirina, fajny wyświetlacz, fajne aparat opcje pamięci. Tak, dokładnie, podwójny aparat, fajne opcje pamięci, bo trzy różne, zdaje się, można kupić. Tak, no to jest jeszcze kwestia tego, że te opcje się zmieniają zależnie od tego, jaką nazwę ma telefon, bo któryś z nich, już nie pamiętam który, chyba ten, co jest w Indiach, występuje tylko chyba w jednym wariancie. Ale no to oczywiście w specyfikacjach sobie sprawdzicie u nas na tutaj są warianty od 700 z hakiem do 1100 zł, w zależności od opcji tej pamięci. Ale on jeszcze nie jest u nas dostępny. Nie, u nas nie jest dostępny. Czyli to są ceny takie, które przeliczyliśmy. To są nadal przeliczniki, tak? Nie przywiązujcie się do nich tak za mocno, bo u nas będą wyższe, no po prostu, smuteczne. A poza tym u nas się będzie inaczej nazywał. A no pewnie tak, pewnie mu wymyślą znowu jakąś fajną nazwę dźwięczną. Nie, no w wymyślaniu nowych Mate nazw 10 są Lite? Mate 10 Lite? No, ty. No, może się nazywać Mate 10 Lite. No, ale o tym to się przekonamy dopiero za 3 dni. Bo mamy teraz piąteczek, a w poniedziałeczek jest premiera Mate'ów. No, zobaczymy, ile ich będzie. No, a teraz będziemy stać, bo kierowca wjechał na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go. Kochani, nie róbcie tego. To jest, kurde, szczyt nie wiem czego. Nawet nie umiem tego nazwać. Bez troski. Tak, bezmyślności, no. Ludzie, myślcie za kółkiem, to naprawdę nie boli. No, ale wracajmy do telefonów. Wracajmy do telefonów i... Wracamy chyba do największej niespodzianki. Oj, tego tak, tygodnia. Po zamiataniu. Słuchaj, ty powiedz, czy zdarzyło ci się kiedyś u mnie na Facebooku na koncie widać, że miał jakimś telefonie coś napisał? Tak, czasem to robisz, bardzo rzadko, ale robisz, no dzisiaj zrobiłeś. Robię to, słuchajcie, od wielkiego dzwonu i to robię to zazwyczaj, jak jesteśmy na wyjeździe, jeżeli piszę jakieś nowości. Tak, albo jakiś ostatnio ficio. Chyba pisałem o tym dużym, tym Maxie, Mixie, tym, tak, który, no, na ale na to targach. Było dwa lata temu na Xiaomi, dokładnie, natomiast... To, co nam zafundowała, bo najpierw ZTF, właściwie Nubia w tym tygodniu, a zaraz później Archos, to przechodzi, słuchajcie, ludzkie pojęcie. Zrobili coś niesamowitego. Kurczę, zrobili telefon oferowany w dobrej cenie i to jest niesamowite. Czekaj, zacznijmy najpierw od Nubii, bo to, żeby wam nie pomieszać w głowach. Nubia wypuściła dwa nowe modele, Z17S i Z17 Mini. Mini S. Przepraszam, bo nazwa jest pomieszana w związku z tym Mini S. A to są dwa różne telefony w zasadzie. To są dwa różne telefony. Jeden z nich jest bardzo duży. Ma 5,7. Przedziwny zupełnie, tak, prawie 6 cali. Ma przedziwny zupełnie wyświetlacz, bo Nubia podała, że to jest 1080x2040. Czyli to jest rozdzielczość bardzo dziwna. Chyba że Chińczyk się pomylił. Możliwe, że się pomylił, możliwe, że to jest po prostu Full HD Plus, czyli to Full HD rozciągnięte do 18:9. W każdym razie jest wielki. Wielki wyświetlacz z wąską, modną ramką. To jest to, co obecnie jest na topie. Specyfikacja jest po prostu... Flaki też są mocne.
to jest jeden z topowych modeli w tej chwili na rynku, dlatego że ma Snapdragon 835, ma w RAM-u w zależności od wersji albo 64, 6 albo 8, albo 6 albo 8, a flesza 64 albo 128. Tak. To jest w Chinach i to dotyczy Nubii. Ale jest to mocna rzecz, jakby nie jest, jest to mocna rzecz i ta Nubia, słuchajcie, w Chinach, przeliczając bezpośrednio z juanów, kosztuje 2200 złotych. 2200 zł. 2200 zł. A jeszcze dodajmy, że ma podwójne aparaty, z przodu 2x5, tak, dokładnie. A z tyłu 2x, przepraszam, nie, jeden ma 12, drugi 23 mega i to są matryce Sony. Obie matryce Sony. IMX 362 i 318 i ta jedna ma światło 1.8, czyli no powiedzmy, że nie powiedzmy najwyższa jasność, najmniejsza przesłona na rynku, ale niemal. Niemal, no jedna z lepszych na pewno. No i to wszystko, słuchajcie, możecie mieć za 2200 i co więcej, z tym, że u nas to z tym, że to jest 2200, jeszcze raz powtarzam, bez w Chinach podatku. Bezpośredni przelicznik z juanów. Ale no... I najdziwniejszą rzeczą jest właśnie to, co Adaś mówi. Czyli powiedz. Można to kupić w Polsce, tak. Będzie, już w listopadzie. Być może chwilę wcześniej będzie można zamówić w przedsprzedaży, ale ja wam tego nie mówiłem. Za ile? Za 2150, słuchaj. Tak. No. Smartfon będzie się nazywał troszeczkę inaczej. Pod marką dlatego, Archos. Dlatego, że będzie się nazywał Archos, dokładnie. To jest taka francuska firma. Archos Diamond Omega. Tak. Naprawdę będzie pełna nazwa. To taka jest marka, trochę taki francuski iPhone, chociaż może to niezbyt sprawiedliwe dla Archosa określenie, ale trochę na tej zasadzie. W większości są to brandowane telefony montowane w Chinach. Różne. To nie jest pierwsza Nubia, którą sprzedają w każdym razie. Tak, oni z Nubią już co najmniej trzecia chyba, albo czwarta. Tak, od pewnego czasu współpracują. No i wzięli tą Nubię, czy wiadomo, u nas chyba tej Nubii nie będzie, będzie Archos. Będzie Archos, Nubii nie. Nubię sobie możecie kupić, jeżeli chcecie wejść na jakiś chiński serwis, cena... ale nie ma sensu tego robić. Po co? Macie polskiego sprzedawcę, macie w Polsce... Polską gwarancję, polskiego dystrybutora. Także... No i co najważniejsze, no. Tego nie powiedziałeś, to jest ta mocniejsza wersja, czyli tak, to jest 8 giga plus 128 pamięci za... niecałe 20. Za te 250... Kurczę. Słuchajcie, we mnie wszystko gra, bo nie znoszę reklamować jakichkolwiek smartfonów, tak? Tym bardziej, że nie miałem w ręce, jeszcze nie wiem, jak to działa. Będziemy go mieli, ja go staję na rzęsach, żeby go mieć i jak zobaczymy. Oglądam specyfikację i widzę tą cenę 250 za coś, czego u nas na rynku po prostu nie kupi się za takie pieniądze, no to szczęka mi po prostu opada. Zrobili coś niesamowitego. Nie zarobi, no. Oni, to jest promocja marki. Na pewno nie zarobią. Ale będzie jakoś ogłośno i to jest dobry ruch. Prawdopodobnie zostały wpompowane rzeczywiście ogromne pieniądze. Albo ZTE, który jest współwłaścicielem, przepraszam, Nubii, albo po części ZTE i Archosa, w to, żebyście tego smartfona mogli kupić rzeczywiście za stosunkowo niewielkie pieniądze, jeżeli chodzi o tą klasę urządzenia, powtarzam. No. Bo oczywiście, że poniżej 2200 daje się kupić na polskim rynku smartfony, ale nie takiego. Nie aż taki fajny, no bo... Porównajcie sobie, dzisiaj z Adamem rozmawialiśmy, że jedyną... W okolicach tego, nie? W okolicach tej specyfikacji i tej ceny jest OnePlus 5. Ale w Polsce ustępuje. W Polsce też nie kupicie go tak tanio. Możecie go kupić ewentualnie ryzykując w Chinach. Mniej więcej takiej ryzyko, cenie. Zapłacicie około 200 zł więcej, 2400 około. Ale to nie będzie to. Nie będzie to dlatego, że tamten nie ma, tak? Nie ma czterech aparatów chociażby. No, tak? Nie ma takiego ekranu. Także no jednak OnePlus 5, chociaż moim zdaniem jest bardzo fajnym urządzeniem przy swojej cenie, to no tutaj ten Archos go zamiecie. Na pewno zrobi się ta marka nieco popularniejsza w Polsce dzięki temu modelowi, to tego jestem pewien. No jeszcze pytanie, ile sztuk będzie dostępnych? Ostrzcie sobie zęby, jeżeli lubicie duże telefony, bo to jest prawie 6 cali, jeszcze raz powtórzmy. Jeżeli chcecie mieć rzeczywiście full wypas specyfikacje i rozważacie w tej chwili zakup smartfona, zwróćcie uwagę, ja nie namawiam was na niego, tak? No, ale zwróćcie uwagę, bo tak jak każdemu znajomemu czy przyjacielowi tak, powiedział, słuchaj, chcesz trochę kupić, masz 2200? Jest trochę ryzyko, tak? Bo marka jest w zasadzie u nas nieznana. Tak, no, ale tak. Dobra, słuchajcie, będziemy go mieli, wypróbujemy go. To też pewnie będziemy mogli coś więcej na ten nie temat szerzej powiedzieć. Nie namawiam was, żebyście topili pieniądze w marce, której nie ufacie, w marce, której nie znacie. Natomiast jeżeli was stać, jeżeli szukacie sześciocalowca, który ma full wypas, specyfikację...
obejrzyjcie tego Arhosa, kiedy już będzie, w listopadzie, tak? I musicie się przemóc, no bo to nie będzie telefon, którym się można pochwalić od tak po prostu, bo każdy będzie pytał, co to jest, co to za wynalazek, każdy bo jakieś chińskie. Ja wiem, że Arhos u nas nie jest jakoś bardzo mocno rozpoznawalny, ale to de facto jest Nubia, tak? De facto jest Nubia, która w Polsce jest znana, co prawda może nie szeroko, jak dzisiaj też o tym rozmawialiśmy, ale przez tych, którzy się chociaż troszeczkę interesują telefonami, marka jest znana, to jest marka premium ZTE, tam wychodzą oczywiście same fajne smartfony raczej. Tak, no myślę, że można będzie zaryzykować, no ale dobra, przekonamy się, pożyjemy, zobaczymy. No i jeszcze z takich ciekawostek, Razer, marka znana głównie graczom. Czekaj, ale no bo Nubie były dwie. O tej Mini nie powiedzieliśmy ani słowa. No, znajdziecie specyfikację w opisie filmu. No jest to nieco odchudzony, słabszy. Dobrze, to ja poczekaj, to ja jeszcze dwie rzeczy tylko wam powiem jeszcze. Według mnie i ta Nubia, jedna i druga, i Arhos mają troszeczkę za słabe baterie, bo tam jest około 300 mAh i to na tak duży wyświetlacz to nie jest no, jakoś imponująco dużo. I druga rzecz to jest to, że nie ma miejsca na kartę pamięci. No, macie 128 giga flesza normalnie dla was pamięci, z tego odchodzi część na system operacyjny, oprogramowanie oczywiście, ale i takim wam zostaje na pewno 100 co najmniej. Natomiast no, karty pamięci nie włożycie po prostu. No ale to jest, kurczę, no nie jedyny telefon, który nie ma gniazdka na kartę pamięci. Myślę, że 128 giga to jest nieźle. No, może wystarczyć, no, może wystarczyć. Szczególnie, że tak jak mówię, no jest, konkurenci też często nie miewają, także da się z tym żyć, słuchajcie, ja już z tym żyję od jakiegoś czasu i jakoś, kurczę, no można, chciałbym mieć, ale nie. Zacząłeś mówić o tym mitycznym Razorze. No tak, jesteś graczem, to kojarzysz markę, ja no nie gram, to trochę mniej. Ma być prawdopodobnie smartfon. Prawdopodobnie, bo oni na swojej stronie wrzucili, że pokażą coś 1 listopada. Nie, ma być chyba smartfon. Ale jest narysowany, jest zdjęcie facecika, który trzyma coś, co ewidentnie wygląda jak smartfon. Tutaj też odsyłam was do linku, możecie sobie tą grafikę zobaczyć. Jest też specyfikacja, która... Jest w GFX Bench. W GFX Benchu zrobili benchmark po prostu temu telefonu i tam jest. To już jest 835 Snapdragon. Taka topowa specyfikacja, ale bez ale jakiegoś wielkiego wow. Ile tam RAMu? 6 czy 8? Chyba 6. Chyba 6 giga. Generalnie odsyłamy tutaj do tekstu, bo nie pamiętamy dokładnie. Dobra, nie jest to jakiś specyfikacja flagowca, ale nie widać na razie w tym telefonie niczego, co by zrobiło wow, no i niczego, co pozwoliłoby go nazwać telefonem gamingowym. Dobra, to jest mocny flagowiec, ale na tej samej zasadzie możemy na przykład Galaxy S8 nazwać telefonem gamingowym. Tak, więc, tak, dokładnie. Tu pewnie Razer coś dołoży od siebie. To, że będzie miał na pleckach fajne logo i to, że no, nie to wiem, nie może wszystko. Obudowę zrobią oryginalną, diabli wiedzą, to nie oznacza, że on będzie... Ale wiecie co, przypomniało mi się coś, tak jak patrzyłem w tą specyfikację, tam sporo pamięci wewnętrznej ubywa na oprogramowanie, bo chyba 41 giga tylko jest dostępnych z 64, więc to jakby może być taka mała poszlaka, że Razer tam napakuje jakiegoś własnego oprogramowania dedykowanego, a może po prostu będą bandlowane z nim jakieś gry, które normalnie kosztują jakieś tam pieniądze, a tu dostaniecie je od razu już w telefonie. Myślisz, tak? No, nie wiem, no skąd się ta powiedzmy ilość pamięci zeżartej wzięła. No, sam system tyle nie zabiera, więc na pewno coś dołożono. Pytanie co? No i jak to Razer ogra? No bo tak sprzedawać po prostu just flagowiec i mówić, że to jest telefon gamingowy, bo ma jaskrawe logo, no kurczę, jakoś mi to nie wiele nie rzeczy się tak sprzedaje na no zasadzie samego logo, w związku z tym nie jest to nic dziwnego tak naprawdę na rynku. Ale by to było słabe, no. Tyle halo, wielkie wow, a potem po prostu dostajemy flagowca, który ma kolorowe jakieś napierdółki na obudowie. Chyba skończyły nam się tematy telefoniczne, tak patrzę w ściągę, ale chyba pogadaliśmy o wszystkim, o czym mieliśmy gadać, czy coś jeszcze? Nie. To zwróćcie tylko uwagę, wychodząc znalazłem artykuł o tym, że Oculus pokazał nowe gogle. Tym razem bezprzewodowe i działające standalone, czyli bez niczego. W środku mają ekran, w środku mają procka, w środku mają baterię najwyraźniej. Aha. Działają bez telefonu i bez komputera. To jeszcze mi przypomniałeś jednej rzeczy, ale to drobiazg. HTC
zarejestrowało nowy znak towarowy Vive, kurczę, nie pamiętam co, ale Vive coś tam, czyli wygląda na to, że szykują jakieś nowe gogle. Ale to tylko tyle, co wiadomo. Oculus w tej chwili w żaden sposób z tymi goglami nie przeskoczy jakichkolwiek gogli. Teraz muszę ostrożnie. Nie, dlaczego muszę? Powiem wam subiektywnie, nie przeskoczy Vive'a. Głównie ze względu, różnica jakby będzie taka jak pomiędzy, nie wiem, aplikacjami grami na peceta i aplikacjami grami na komórki. Jest różnica? No jest różnica. Czego by tam nie zapakowali? Ja szukałem specyfikacji, ale na szybko przed wyjściem nie zdążyłem po prostu znaleźć. Nie jest to na pewno tak mocne jak te bebechy, które macie w swoich domowych, growych pecetach, ci, którzy są zainteresowani. Ale działa bez peceta i bez kabli. Ale działa bez peceta i bez kabli, więc to jest fajna rzecz. Nowy Vive, jeżeli rzeczywiście jest nowa marka, prawdopodobnie też będzie działał bez kabli. Tak, tak, tak wygląda, no bo to jest trend. Będzie fajny hub bezprzewodowy, będzie fajne Wi-Fi. Te kable to jednak są ograniczeniem, pozwalają na wiele tym goglom, ale no... Nosiłem, grałem, nie są wielkim, ale rzeczywiście kabel przeszkadza, bo świadomość tego, że gdzieś tam masz tu gdzieś jest, no z tyłu głowy ten kabel i nie fajno. Cię może w pewnym momencie przyhamować. Także trzymamy, słuchajcie, kciuki za to, żeby wygrały lepsze rozwiązania. I żegnamy się z wami. Fajnego weekendu, słonecznego, bo zapowiadają, że będzie pogoda. Patrzcie, lampa jutra jest. Mamy słońce, jest fajnie. No, będziesz miał fajną pogodę na podróż. Ma być 20 stopni, nawet ponad 20 stopni ma być przez ten weekend i kawałek później, zdaje się, też nie chcę zapeszać. W tak. każdym razie trzymajcie się ciepło, nie przeziębcie się, cieszcie się jesiennym słońcem. Bo Jacka wrodzona skromność nie pozwala mu powiedzieć, ale to ja w jego imieniu zaproszę was. W poniedziałek oczywiście będzie relacja z premiery Mate 10 i modeli pokrewnych. Jacek będzie na miejscu i wam wszystko. Postaram się odezwać, powiedzieć wam kilka słów. Powie, w Monachium, zobaczymy co nam tam spróbujcie pokaże. Może zajrzeć też na naszego Facebooka. Coś tam pewnie od Jacka się pojawi. Dzięki oczywiście jak zwykle za wszystkie suby i lajki, które lądują. Jesteśmy zmotywowani coraz bardziej i w ogóle jest cudnie. Trzymajcie się. Cześć.